Stolica to miejsce, które każdy powinien znać. Miasto będące stolicą Polski od 400 lat skrywa wiele tajemnic. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat Warszawy. Miejsce 10. Jednym z symboli Warszawy jest stojący obecnie pod Pałacem Prezydenckim pomnik Józefa Poniatowskiego. Jednak jest to powojenna kopia oryginału z 1832 roku, gdyż hitlerowcy symbolicznie wysadzili pomnik w 1944 roku po upadku Powstania Warszawskiego. Miejsce 9. W Warszawie znajdziemy wiele pozostałości dawnych rynków małych miasteczek, które zostały wchłonięte przez duże miasto. Jednym z nich jest rynek Marienstadzki. Nawet po wojnie, gdy zmieniono jego architekturę, odbywał się przy nim niewielki handel starociami. Miejsce 8. Pierwszymi schodami ruchomymi w Warszawie, a drugimi w całej Polsce, są te przy Placu Zamkowym. Powstały one w 1949 roku, a po kilkuletniej przerwie zmodernizowane służą do dziś. Miejsce 7. Najdłuższym budynkiem w Warszawie jest blok stojący przy ulicy Kijowskiej naprzeciw Dworca Wschodniego. Mierzy ponad pół kilometra długości. Budowę samego obiektu ukończono w 1973 roku. Miejsce 6. Jeden z najwęższych budynków na świecie został zbudowany w 152-centymetrowej szczelinie pomiędzy blokiem i kamienicą przy skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Żelaznej na Warszawskiej Woli. Miejsce 5. Podobno uczyliśmy Francuzów posługiwać się widelcem i nożem. Prawdopodobnie uczyliśmy ich także robić sery. W okolicach Warszawy na wykopaliskach archeologicznych odnaleziono fragmenty specyficznych naczyń i sit. Okazało się, że musiały służyć właśnie do fermentacji mleka i produkcji sera. Miejsce 4. Jeszcze do niedawna najbardziej chiński w całej Warszawie wydawał się Stadion Dziesięciolecia i Jarmark Europa, będący paradoksalnie istnym azjatyckim centrum w samym środku Polski. Tymczasem w Łazienkach Królewskich, najsłynniejszym kompleksie pałacowo-ogrodowym w Polsce, główne miejsce zajmuje Aleja Chińska. Miejsce 3. Warszawa nigdy nie była uważana za stolicę sportów zimowych. A jednak właśnie w Warszawie przez kilkadziesiąt lat stała skocznia narciarska. Dopiero w 2015 roku rozebrano jej pozostałości. Skocznię wybudowano w 1959 roku. Miejsce 2. Najlepsze polskie czekolady, cukierki i ptasie mleczka pochodzą właśnie z Warszawy. Słynna ze swoich wyrobów nie tylko w Polsce, ale i na świecie firma Wedel narodziła się w stolicy w 1851 roku. Miejsce 1. Warszawa jest jedyną stolicą w Unii Europejskiej, gdzie blisko centrum znajduje się rezerwat przyrody. W odległości zaledwie 6 km od ścisłego Śródmieścia na Mokotowie położony jest rezerwat Jeziorko Czerniakowskie. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!